Zacznijmy od tego, że chciałbym zmienić formułę na 50, bo wiem, że Tomasz martwi się, żeby ani mi, ani jemu nie stała się krzywda, jak w, to, w boksie bywa. 50 myślę będą najbezpieczniejszą opcją w tego pojedynku. Tomku, co ty byś na to odpowiedział? Sponsorem filmu jest G4 Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEB4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, np. Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez PaySafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventu, na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEB4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Ja nawet może setki założyć, to bo tak nie pomoże. Setkę to jemniecie po... Prawda jest taka. Ja mógł... I to nie jedną. Słuchaj. Słuchaj, jakby były małe rękawice, to bym się bardzo szybko skończył, więc ludzie chcą oglądać widowisko, dlatego mówię, zróbmy dziesiątki i na dziesiątkach wstajemy. Po drugie, nie chcę rąk połamać na twojej głowie. Szanujesz też swoje zdrowie i to ta odpowiedź jest, myślę, wystarczająca. Czy od początku chciałem się bić w małych rękawicach? Gdzieś ta formuła została zmieniona. Nie wiem, czy Tomasz w ogóle o tym wiedział, bo tutaj rozmowy trwały z Rafałem Pasternakiem i chyba z Mateuszem Borkiem, z samym promocją ludźmi, którzy zajmują się Tomaszem. Było to dogadane. No nie ukrywam, w małych rękawicach jest niebezpieczniej, ale też jestem bardziej niebezpieczny w małych rękawicach, bo w takiej formule się bije i w takiej formule chciałbym bić i jestem na tyle odważny, że jestem w stanie wyjść z mistrzem świata dwukrotnym, z legendą pięściarstwa i bić się z nim w małych rękawicach. To wiem, że Tomasz nie chce, bo nie chce mi zrobić krzywdy, ale no przecież nie idziemy się ścigać, biegać czy jeździć rowerem, tylko idziemy się po prostu bić. Ludzie po to płacą per-per-view, by oglądać jakoś długość walki, a nie krótką walkę, no bo na krótką walkę można wyjść na ulicę, dwa strzały i po chłopie. Ale to uważasz, Tomku, że co, że Bandura nie jest gotowy na ten moment, żeby z tobą zawalczyć w małych rękawicach, bo ja odbieram to w ten sposób, że właśnie tak jakbyś uważał, że Bandura jeszcze nie jest gotowy na ciebie. Słuchaj, ja ci powiem tak, no całą karierę walczyłem w dużych rękawicach i też miałem ręce powalone w dużych rękawicach, czyli w dziesiątkach. Założyłem dwukrotnie te małe rękawice, no wie, no nie, że mogę kogoś zabić i swoje ręce połamać. I też widziałem kolegów, którzy mieli strasznie połamane palce i kontuzje po roku. Widzisz, tak, że ja mówię, ja się w takie rzeczy nie bawię, bo ja jestem jeszcze dziadkiem, mam 47 lat i jeszcze chcę trochę pożyć w zdrowiu, a zdrowie jest najważniejsze. Czyli Tomasz, bardziej boisz się o swoje zdrowie czy o moje teraz? Czy mówię o twoje? Oczywiście, no przecież nie chcę zrobić krzywdy, bo to dalej uważam, to jest sport i pokazać trzeba widowisko kibicom i oczywiście o swoje, no bo ja nie chcę potem mieć rąk podrutowanych, a biję celnie. No niestety moja dyscyplina to jest boks i wiem, jak uderzam. Kasiusz, jeśli chodzi o walki w duże rękawice w boksie, ty powiedziałeś, że w przypadku przegranej oddasz pas króla. I czy to będzie walka o pas króla, bo Alan bardzo się o niego upomina? Może być. No i tak zostanie pas króla u króla, więc nie ma problemu. Ja się cieszę, to od razu zabieram głos. Moi drodzy, jak na szampaniarze przystało, to od razu... Pole kielicha chłopakowi. Tu są mikrofony, człowiek. To jest mikrofony i dioda, to trochę. Kurwa! Jaka się sprytnie... Szampańska impreza! Sprytnie się schował. Oblał fotel debil jebany, pusta pierdolona. Widać, że bardzo... Ale niespodziankę przygotował. Chyba zapowiadał na miesiąc, że ma dla nas niespodziankę. I oblał jebany fotel. No co za debil, kurwa. Bez szkoły. Pustak pierdolony. Chodź teraz to kurwa wyczy. Ale spokojnie, spokojnie. Dla ciebie też coś mam a propos mózgu. Wyższy. Oczywiście, no, dla ciebie też coś mam. Chodź. Super. Mózg przygotowałem dla ciebie zajebisty. Oczywiście. Zajebisty. Używałeś? Pomógł? Nie. No właśnie widzę. Dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie to. Kupiłem mózg, ale kurwa, zajebiście. Ameba, kurwa. Ale totalna, super prezenty przygotowałeś, ale... Kurwa. Ja pierdolę. Pewnie to wszystko, co? Na jeszcze konferencji. Nie, jeszcze nie, jeszcze czy nie. Jeszcze spróbujesz się wysłowić coś? Jeszcze nie, jeszcze a, spokojnie. Jeszcze będziesz próbował? Super. Chodź, wyczesz teraz te siedzenia. No chodź, jebkę, kurwa. Chcesz usiąść? Chcesz usiąść na czymś? To łap, masz dosa, kurwa. Auto! Masz dosa, kurwa, siadaj na to, kurwa. Sz**a, na łysa. Bo na nim innym nie możesz usiąść, na tym możesz usiąść. Konie zajebany. Ale Kas już lubi większe. Przecież ty jesteś, kurwa, mieszanką, kurwa. Kolega, ten kolega, któremu gdzie pukać, powiedział mi, że Kas już lubi większe, więc za małe kupiłeś. Tomek, i co ty na to?
Wyciska z domu swojego najlepszego przyjaciela Dildo. Co teraz będziesz się przytulał? Pajac, to jesteś ty. Szmatławcu. Tomek, ty powiedziałeś w jeden z wywiadów, że nie zniżysz się do takiego poziomu i nie weźmiesz walki we frikach. No jednak tutaj siedzisz. I jak się czujesz, będąc tutaj? Zasłoniłem się za tobą, bo jak nie to w ciebie, nie we mnie. A, czyli dobrą tarczą jestem. Już teraz już wiem, że to jest bardzo niebezpiecznie. No wiadomo. Ja zanim rozmowę zacznę z Michałem, to prosiłbym o puszczenie materiału, który przygotowałem i chciałbym, żeby był puszczony. Dobrze, to... Ja p***ole materiały teraz. To pójdźmy w takim razie. Burski, materiału to się reżyserka. Reżyserka mówi, że... Czekajcie chwilę, bo reżyserka mówi, że nic nie ma. Jak to nic nie ma? Macie coś, halo? Kasiu, proszę wysłać materiał, który wysłałem ci do reżyserki, bo nie zaczął. Reżyserka nic nie ma. To się wysyła do reżyserki, a nie materiał do materiał na debila siedzi co obok ciebie, nie? Pistole, wysłał do opiekuna zawodników. No co za debil, Jakbyś kretynie wiedział... Ale, a co to był za materiał? Może opowiesz nam, Judasz. Taki, który rozjechał łeb Kasuszowi, bo za dużo go przyjął w swoim życiu. Ale to co, chciałeś nam odpalić swoją walkę, czy o co chodzi? Nie, nie. Ty sobie pewnie co noc odpalasz przed snem moje walki. Ja p***dolę, on jakiś... No ale jaki materiał miałeś? Zesrali się, któryś z nich się zesrał i seka ci dębku puścili, ja tutaj, żeby nie jechał. Ja tutaj masakra, ale im odjebało wszystkim. Ja dbam o dobrą energię. Dba o dobrą energię, i kurwa, śmierdzi gównem tam. Staram się takich toksycznych ludzi, ja p***dolę, śmierdzi gównem, bo nawet ten anal p***a podszedł tu i trochę je. Ale nie kuchaj sobie po kuchaj sobie w gębę, kurwa. Kurwa, czyli... żaden się nie umie wysłowić, masakra. Czyli nie mamy materiału. Brali się kurwa obaj jak dziki. Ja p***ole, tak. Myślą, że chyba kurwa lustra w domu, zapali ci lustro. Ja normalnie się wysławiam. Tak będziesz mówił po walce, tak będziesz mówił po walce. Kurwa, człowieku, cię zniszczę. A wiesz skąd się biorą już rodzynki, czy jeszcze? A ty się kurwa nie odzywa, ktoś ci pytał o zdanie. Ja. Mnie nie trzeba pytać, ja mogę mówić. No to mordę, kurwa. Mordę to masz ty, mordę zamknij, tą brzydką jeszcze. No to chodź bliżej. Usiądź tutaj. Zawsze jesteś wyszczekany, jak jesteś daleko. Jak kiedyś żeśmy mieli konfrontację, to ci lekarz ci zabronił się ze mną kłócić. Ty kurwa tabletek nie wziąłeś przepisanych dla ciebie. Nie wziąłeś tabletek, to weź kurwa je w końcu, dobrze? A nie wyrzucasz kurwa za kobierz albo do śmietnika. Ale ja nie mam żadnych tabletek przepisanych. Zróbmy wam, słuchajcie, face to face. Stańcie naprzeciwko siebie, zobaczymy. Chłopaki bardzo mocno wyzywają się w wywiadach. Jeden drugiemu ciśnie od kurwa. Oj, oj, oj. I czy to było przekraczenie granicy dla wampira? Michał, oddaj. Czy to było przekroczenie granicy, Michał? Nie no, w porządku, nie? Chodź. No chodź, zrobimy. To było za frajera, kurwa. No. Dobra. Tomek, bo ty jesteś bardzo diabłem, nie? Ale ja chętnie... Słuchajcie, ten pojedynek miał się odbyć, niestety przez kontuzję wtedy Alan wypadł. Alanik szybki, bo Alanik w formie, Kurwa, ale poczekajcie, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Hubert! My mamy walkę za 5 dni, a tu ktoś podchodzi i mnie uderza. To jest trochę takie... Lisia dostałeś, nie za co dostałeś. Ale mnie to interesuje, za co ja dostałem. Słuchaj, takich rzeczy się nie robi. Jak jesteś taki cwany, to chodź, załatwimy to teraz tu. Bo możemy, nie ma problemu. No to chodź, załatwmy tą sprawę teraz tu. Siadajcie, chłopaki, macie za chwilę walkę. Nie, panowie, macie walkę. I słuchajcie, bo ja też chciałbym rozgrzeszyć ze słowa ogólnie Kasiusza. Słyszysz, Hubert? Chłopaki, dobrze wiecie, że nie będziecie się tu napierdalać. Tu chłopaki was nie puszczą, więc nie ma sensu pajacować, siadajcie. Załatwimy to dzisiaj bez kamer. Ale chcesz załatwić to dzisiaj. Nie, chowaj to, chowaj to. Panowie, usiądźcie. Masz siadać, kurwa. Michał, siadaj, chodźcie. Panowie, uspokójmy to na chwilę. No. Michał, proszę, usiądź, pomóż walkę, ty też, Alan, nie wylewaj! Nie rzucaj, nie wylewaj wszystkim, Alan, kurwa, chodź, usiądziemy, Alan, siadaj. Alan, usiądź, macie walkę za 5 dni. Siadaj, chodź, usiądźcie, panowie. Wyciski, napisz, to załatwimy to dzisiaj. Załatwimy to, kurwa, dzisiaj. No co, obsrałaś się, taki byłeś mądry, jak uderzyłeś. Napisz dzisiaj, załatwimy sprawę. Zobaczymy, jaki... Nie tu, nie jak będą kamery. Załatwmy to dzisiaj. Dobra, Michał, chodź. Dobra, dobra. Dzisiaj chodź, załatwmy chodź, to. Michał, no kurwa, frajerzy jebam. Słuchaj,
to wy na pewno będziecie z tym nie chodzi. Chyba miał kurwa zakaz czegoś używania, nie? Mnie prosiliście o to, żebym tego nie używał? To kurwa, dlaczego ta s***a to używa? Alan, ale ty wyjebałeś mu z liścia. Bo jesteś p***oloną Ale Alan, ty, tak, ale ty go nazwałeś C-wordem, Alan. Ja powiedziałem kurwa takie słowo? Alan, ty... Prosiliście mnie kurwa o coś na odprawie, żebym kurwa pewnych słów nie używał, prawda? Ani ale prawda? Przyciski, ale tu nie ma co gadać, napisz dzisiaj do mnie. Załatwimy tą kurwa sprawę po konferencji. Jebana kurwa. Załatwimy to dzisiaj. No panowie, stop! Będziesz mądry. Macie walki. Dobra, panowie, siadajcie. Michał, usiądź. Przyjdzie czas. Siedzisz taki zmarnowany. Co się dzieje, Paweł? Paweł, przebrałeś Paweł. Się tak ładnie. Paweł, Mesjaszu, co się dzieje? Panowie, co tam jest? O co chodzi? Dobra. No dawaj. Okej. Chciałeś coś powiedzieć, tak? Już niczym nie rzucałem się dzisiaj, już wystarczy. To trans jedyne, co umiał wymyślić, to kurwa jajka pod stołem trzyma. Chcesz mi to powiedzieć? Gdybyś znalazł jaja w gęsiach, to pierdolona, a nie jajka przynosi, co będziesz rzucał w ludzi, kurwa, jajkami debilu jebany. Chodź, powiedz mi twarz. Chodź, Kacy, to jest twój rywal. Się kurwa ubrał. Paweł, chodź, Kacy, zróbmy wam face to face, chodź. Ale po co ja mam z nim kurwa robić face to face? Jak ja z nim nie walczę, mogę go tak, jak podpiszę kontrakt, tak jak zapowiadał, że wchodzi od razu, ja mogę stać, ja nie muszę żadnej przerwy robić po tym po tej analowi. Chodź, Paweł, siadaj, nie walczysz z Kasiuszem. Niech wchodzi od razu po tym. Paweł, siadaj, Paweł. Siadaj, Paweł. Jak ciebie anala, to nie wchodzi ta dzika i go! Proste, już miałeś okazję mnie niech przyjdzie to, tu. Głównie. Nie, Paweł, no siadaj. Nie, pokażę. Niech podejdzie tu i zrobi face to face. Ty kurwa, powiedz mi w twarz. Paweł. I do gęby wziąć się. Jeżeli Casio nie chce i ze sobą nie walczycie, to wam nie zrobimy face to face. Ty możesz kurwa. Siadaj, Paweł. Możesz kurwa do gęby wziąć. Tam się jebny. Paweł, stój kurwa. Ja dole, co to jest? Nie no, p***a, co tu się dzieje? Panowie, co ty robisz? Bez takich, słuchaj. Ostatni raz, k***o, to zrobiłeś. Bez ostatni raz. Bez takich. Ej, ściągnijcie bez do nas, takich, ściągnijcie słuchajcie. Kasko. Ej, nie. To już jest. Dobra, Kasio, idź do medyków. Tak. Paweł. Kurwa, co za s***? Paweł. Wszyscy mają walkę! Paweł, mogę ci wypierdolić! Kasiusz, wyjdź do lekarzy! Ale co to kurwa ma być? Co to kurwa ma być? Michał, siadaj. Wyskocz, usiądź. Jebamy ze śmierci! Nie zdążyli, nie zdążyli. Mądra, ale co to ma być? Panowie, stop! Nauczysz mnie, od nas wlatują! Stop teraz! Panowie, macie w sobotę walkę, jeden z drugim, skupcie się na tym. Paweł, mamy w sobotę walkę, jeden dlatego chcę to powiedzieć, macie w sobotę walkę. Ale Paweł, ale z gołej pięści uderzyłeś Kasiusza w twarz. On ma walkę za 5 dni. Musicie brać odpowiedzialność nie, też. Chodzi mi, Paweł, ty zagrażasz widowisku robiąc tak. Niech bierze Paweł, pod, tak, niech ale to... Bierze słowo, dobrze, który dobrze, ale, ale Paweł też trzeba uszanować. Paweł, macie walki. Emocje słuchaj. Trzeba trzymać na wodzy. Ja wiem, dokładnie, że ja wiem, że ciebie... Wami, dobrze, ale Paweł, trzeba uszanować te zdrowie przeciwnika. Oni mają nie, walkę o jakim zaraz. O jakim szacunku, kurwa, mówimy, jakie on słowa rzuca. Weź mi Paweł, ale... Uchodź, być może go uszkodziłeś, Paweł. Uszkodziłeś. Proszę, Paweł, musisz wyjść. Paweł Tyburski musi opuścić w takim razie panel dzisiejszej konferencji. No nic. Witamy Tomku we Flipach. Ja powiem tak, nie chcę brać w tym udziału, nie? To jest straszne, co tu się dzieje. Bandy, poczekaj, Patryk, poczekaj, bo mamy informację. Nie. Bandy, poczekaj. Ja chciałem gadać o małych rękawicach, jak chłopak. Słuchaj, Patryk, dostaliśmy informację właśnie na ucho, że organizacja nie chce takich zachowań, dlatego wyprosiła Pawła z tego panelu konferencji. Z tego będą poważne konsekwencje i na pewno... Z całego obiektu Paweł został aktualnie wyrzucony, że nie ma go z nami nawet na tej hali. Ja ogólnie jako włodarz chciałbym przeprosić za zaistniałą sytuację wszystkich tu obecnych. Nie udało nam się po prostu uchronić tutaj tej akcji. No i z mojej strony ja będę wnosił o to, żeby Paweł Tyburski został wypierdolony z tej federacji szczerze.
I chuj go to ja, ja rozumiem, że oni, kurwa, nie potrafią z nami rozmawiać i tak dalej, ale jeden mnie, kurwa, uderza w twarz, drugi wlatuje, kurwa. Dostałeś, kurwa, liścia, sam wiesz, za jakie słowo, kurwa, to które było, było zakazane. Piciński, to trzeba było do mnie dojść, złapać mnie przed tym. Normalnie, kurwa. Normalnie. To, normalnie, bo za to normalnie mnie, kurwa, to złapać słowo przed halą. Tutaj to powiedziałeś, kurwa, nie za te słowa, kurwa. To byś został ty to rozumiesz? Szampaniarzu je. Jebana, kurwa, by byłabyś rozjebana i tyle. Tak jak każdy, kurwa, mówi, do każdego mówi, to kurwa, nie ma problemu, ustawmy się dzisiaj, to cię rozkurwa i będzie po wszystkim. Czy to wszystko, co teraz się wydarzyło, zmienia jakoś nastawienie do tego pojedynku? Pawła, no, aktualnie, no, nie ma w hali. Dużo padło słów, nie tylko słów, jak widzieliśmy. Zmienia to coś w myśleniu przed tym pojedynkiem, według ciebie, czy nie? W stosunku do Pawła? Tak. Zmienia dużo. Zmienia tyle, że Paweł się nie potrafi zachować. Ja jestem daleki od takich zachowań, tak jak mówiłem, przed walką, żeby ktoś kogoś doszedł i uderzył. Tym bardziej, że do walki nie mamy 2 miesiące, 3 miesiące, tylko zostało raptem 4 dni. Dla mnie w ogóle jest czymś niewyobrażalnym, żeby dochodziło do czegoś takiego. Ja rozumiem, że jest ochrona i ona zawsze nie będzie reagować na czas, ale zawodnicy, którzy biorą udział w tym wszystkim i biorą za to pieniądze, powinni sobie zdawać sprawę z tego, że przed walką nie dotyka się swojego przeciwnika, nie bije się go w głowę i nie bije się go w twarz. My jak najbardziej się z tym zgadzamy, to było karygodne zachowanie. Jest to frajerskie zachowanie. Karygodne, frajerskie, zwał jak zwał. Alan, a z twojej strony jak to wygląda? Czy ta zła krew do Kasiusza jeszcze bardziej narosła po tym wszystkim, co tutaj się wydarzyło, po tych wszystkich słowach, które tutaj padły? Ja po prostu pokażę, że wchodzę w jego grę i ja z tej gry wyjdę zwycięsko. Naprawdę przedstawiłem całe swoje przygotowania typowo na boksersko, się przestawiłem. Już pokazałeś chwilę wcześniej. Pytanie, czy Kasiusz będzie mógł się bić jeszcze, bo to też jest zapytanie. Dla mnie, kurwa, jest dalej i, kurwa, dalej sądzę, że, kurwa, dajesz nudne walki. Szkoda, kurwa, że nie pokazałeś, jak staliśmy tam i nie bo było od frajera, kurwa, i dlatego. Dlaczego tego nie pokazałeś tam, dlatego, tylko tu w momencie, kiedy było i dlatego, obok nas wielu ochroniarzy? Od frajera, dlatego. Tam czyli, mnie nie wyzywałeś. Czyli po prostu miałeś na celu mnie uderzyć i to, żeby mnie złapała ochrona. Jak, ale co ja taki jesteś bohater. Dostałeś, kurwa, lisia i tyle, ty. No ale mogłeś to zrobić wcześniej. Bo miałeś tutaj mnie wyzywałeś od frajera, miałeś, kurwa, jakąś sprawę do rozwiązania. Wyzwałeś, mogliśmy ją frajera, rozwiązać chwilę wcześniej, gdzie nie było ochrony. A doczekasz tak samo, że dostajesz tak samo w klatce. Doczekasz tej walki, spokojnie. Ja absolutnie od tej walki nie uciekam. Mieliśmy się bić w lutym, złapałem kontuzję, okej, okay, wyleczyłem ją i my sądzę, że albo jak nie na kolejnej gali, to jeszcze na kolejnej, sądzę, że zrobimy ten pojedynek. Bo nie tylko ja, tylko chcę, ja chcę tego pojedynku. Ja, i ja, tak samo chcieliby ja na ten moment nie sądzę, żebym miał cokolwiek z tobą do zrobienia po takich akcjach, jakie ty robisz. Nie zasługujesz na miano, kurwa, żadnego zawodnika. Jesteś sz***ą, rozumiesz? Jesteś takie płatą. Zachowanie bandyckie, partyzanty robią tylko, kurwa, i wyłącznie ludzie, którzy nie mają żadnych honoru i zasad. Nie wiem, czy ty, kurwa, nie pojmujesz tego. Wariacie, brałeś udział już któryś raz z rzędu na gali, na dobrej gali. Dla mnie osobiście to jest coś nie do przyjęcia, że ktoś dochodzi i mnie bije w twarz 5 dni przed walką. Słuchaj, jeżeli, kurwa, będziesz taki dalej z takich słów użyła, to dalej będziesz zostawał, po prostu. No to ja ci mówię, ty, bo ty myślisz, w momencie... Ty myślisz, kurwa, ty, że ty jesteś, kurwa, potrafisz tylko mnie uderzyć. Ty myślisz, że ja się, kurwa, ciebie boję? Nie boję się ciebie. Nie, no, nie, sobie, nie boisz, kurwa, się, nie boisz, nie się, boisz. Widzieliśmy, nie boisz się dopiero w momencie, kiedy stoi 5 ochroniarzy. Śmieję się po prostu w ryj za każdym razem. Za każdym kiedy jest 5 ochroniarzy, się nie boisz, nie. W momencie, kiedy żeśmy stali przed wejściem i nie było nikogo, kurwa, nawet się słowem nie odezwałem. Zakaz, kurwa, mówienia do pewnych chłopców i ja się do tego stosuję, ale się nie, kurwa, nie stosuję, jeżeli ktoś tego przygina pałę po prostu. Ja nie zastosowałeś tak, się do nie tego, powiedziałem żeby... Do, nie powiedziałem do... Nie panowie! Tylko spokojnie. Jakieś słowa do przeciwnika? Good luck. Dużo zdrowia. Szacuneczek. Słuchajcie, wielkie brawa, to jest bandy.